Rozdział 3. Zbawienie Boże, prawo i łaska. Człowiek powołany do szczęścia, ale zraniony przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chrystusie przez prawo, które nim kieruje i przez łaskę, która go umacnia. Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Artykuł 1. Prawo moralne. Prawo moralne jest dziełem mądrości Bożej. Można je określić w sensie biblijnym jako ojcowskie pouczenie, pedagogię Bożą. Wyznacza ono człowiekowi drogi, zasady postępowania, które prowadzą do obiecanego szczęścia, zakazuje dróg zła, które odwracają od Boga i Jego miłości. Jest stałe w swoich przykazaniach i zarazem godne miłości w swoich obietnicach. Prawo jest normą postępowania ogłoszoną przez kompetentną władzę ze względu na dobro wspólne. Prawo moralne zakłada między stworzeniami rozumny porządek, który ustanowił Stwórca swoją mocą, mądrością i dobrocią dla ich dobra i ze względu na ich cel. Każde prawo znajduje w prawie wiecznym swoją pierwszą i ostateczną prawdę. Prawo jest ogłaszane i ustanawiane przez rozum jako uczestnictwo w opatrzności Boga żywego, Stwórcy i Odkupiciela wszystkich. To rozporządzenie rozumu nazywane jest właśnie prawem. Człowiek, jako jedyna spośród istot żywych, może szczycić się tym, iż był godny otrzymać od Boga prawo, jako istota obdarzona rozumem, zdolna pojmować i rozeznawać, będzie kierował swoim postępowaniem, korzystając ze swojej wolności i rozumu, poddany temu, który mu wszystko poddał. Prawo moralne wyraża się w różnych formach, ale wszystkie one są powiązane ze sobą. Prawo wieczne, będące w Bogu źródłem wszelkich praw, prawo naturalne, prawo objawione obejmujące stare prawo i nowe prawo, czyli prawo ewangeliczne, wreszcie prawa cywilne i kościelne. Prawo moralne znajduje w Chrystusie swoją pełnię i jedność. Osoba Jezusa Chrystusa jest drogą doskonałości, jest celem prawa, ponieważ to On sam poucza o Bożej sprawiedliwości i jej udziela. A przecież kresem prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Naturalne prawo moralne. Człowiek uczestniczy w mądrości i dobroci Stwórcy, który udzielił mu panowania nad jego czynami i zdolności kierowania sobą według prawdy i dobra. Prawo naturalne wyraża pierwotny zmysł moralny, który pozwala człowiekowi rozpoznać rozumem, czym jest dobro i zło, prawda i kłamstwo. Prawo naturalne jest zapisane i wyryte w duszy każdego człowieka, ponieważ jest ono rozumem ludzkim nakazującym czynić dobro, a zakazującym grzechu. Jednakże ten przepis rozumu ludzkiego nie mógłby mieć mocy prawnej, gdyby nie był głosem i wykładnią wyższego rozumu, któremu nasz rozum i nasza wolność powinny być poddane. Prawo boskie i naturalne wyznacza człowiekowi drogę praktykowania dobra i osiągania jego celu. Prawo naturalne wyraża pierwsze i istotne zasady kierujące życiem moralnym. Jego punktem odniesienia jest zarówno dążenie do Boga, który jest źródłem i sędzią wszelkiego dobra, oraz poddanie się Mu, jak również uznanie drugiego człowieka za równego sobie. Główne przepisy prawa naturalnego zostały wyłożone w dekalogu. Prawo to jest nazywane prawem naturalnym nie dlatego, że odnosi się do istot nierozumnych, lecz dlatego, że rozum, który je ogłasza, należy do natury człowieka. Gdzie są więc zapisane te zasady, jeśli nie w Księdze Światłości, która zwie się prawdą? W niej jest zapisane wszelkie sprawiedliwe prawo. Z niej przenika do serca człowieka postępującego sprawiedliwie. Nie tylko w sposób przejściowy, ale jakby wyciska się na niej, jak na wosku wyciska się obraz sygnetu, który przechodzi na wosk, pozostając na pierścieniu. Prawo naturalne nie jest niczym innym jak światłem poznania, złożonym w nas przez Boga. Przez nie poznajemy, co należy czynić, a czego należy unikać. To światło i to prawo dał Bóg człowiekowi przy stworzeniu. Prawo naturalne obecne w sercu każdego człowieka i ustanowione przez rozum jest uniwersalne w swoich przepisach i jego władza rozciąga się na wszystkich ludzi. Wyraża ono godność osoby i określa podstawę jej fundamentalnych praw i obowiązków. Istnieje oczywiście prawdziwe prawo, prawo prawego rozumu, zgodne z naturą, które znajduje się we wszystkich ludziach. Jest niezmienne i wieczne. Nakazując, wzywa nas do wypełnienia powinności, a zakazując, powstrzymuje od występków. Prawo to nie może być ani zmienione przez inne, uchylone w jakiejś swej części, ani zniesione całkowicie. Stosowanie prawa naturalnego jest bardzo zróżnicowane. Może ono wymagać refleksji dostosowanej do rozmaitości warunków życiowych, zależnie od miejsca, czasu i okoliczności. Niemniej jednak, pośród różnorodności kultur, prawo naturalne pozostaje normą łączącą ludzi między sobą i nakładającą na nich, mimo nieuniknionych różnic, wspólne zasady. Prawo naturalne jest niezmienne i trwałe pośród zmian historycznych. Istnieje wśród zmieniających się poglądów i obyczajów oraz wspiera ich postęp. Zasady, które są jego wyrazem, pozostają ważne w swojej istocie. Chociażby podważano jego podstawy, to nie można go zniszczyć ani usunąć z serca człowieka. Odżywa ono zawsze w życiu jednostek i społeczności. Panie, za kradzież jest kara na mocy Twego prawa, jak też prawa, które jest zapisane w sercach ludzi i którego nie może usunąć nawet sama nieprawość. Prawo naturalne, będące doskonałym dziełem Stwórcy, dostarcza solidarnych podstaw, na których człowiek może wznosić budowlę zasad moralnych kierujących jego wyborami. Ustanawia ono również podstawę moralną niezbędną do budowania wspólnoty ludzkiej. Wreszcie dostarcza koniecznej podstawy dla prawa cywilnego, które się do niego odnosi, albo przez refleksję, która wprowadza wnioski z jego zasad, albo przez uzupełnienia o charakterze pozytywnym i prawnym. Przykazania prawa naturalnego nie są postrzegane przez wszystkich w sposób jasny i bezpośredni. W obecnym stanie człowiek grzeszny koniecznie potrzebuje łaski i objawienia, by prawdy religijne i moralne mogły być poznane przez wszystkich łatwo, ze stałą pewnością i bez domieszki błędu. Prawo naturalne dostarcza prawu objawionemu i łasce podstaw przygotowanych przez Boga i pozostających w harmonii z dziełem Ducha Świętego. Zaczynamy rozdział dotyczący zbawienia, a to zbawienie będzie zawierało dwa elementy, prawo i łaskę. I dzisiaj słyszymy o tym, że po pierwsze to Chrystus jest pełnią i jednością prawa moralnego, to w Nim odnajdujemy tę drogę doskonałości. Po drugie słyszymy o tym, że istnieje coś takiego jak prawo wieczne. I prawo wieczne to jest nic innego jak odwieczny zamysł Stwórcy względem człowieka, względem świata. To jest zamysł Jego mądrości, zamysł Jego miłości. A prawo naturalne jest realizacją prawa wiecznego w dziele stworzonym. I prawo naturalne jest tym, co każdy z nas z racji bycia człowiekiem ma wypisane w sercu. To znaczy, że możemy do tego dojść, możemy to odczytać, możemy to odnaleźć. Robimy to w swoim sumieniu, o którym już czytaliśmy i słuchaliśmy. I to, co jest piękne, to jest to, że to prawo naturalne nas łączy. To prawo jest niezmienne, jest uniwersalne, jest nieodzowne, jest powszechne. I niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, jak żyjemy, w jakich czasach, w jakiej kulturze, to za pomocą rozumu jesteśmy w stanie odczytywać pryncypia moralne. Jesteśmy w stanie dojść do wspólnych zasad. Jesteśmy w stanie zobaczyć, jaki był rozumny zamysł naszego Stwórcy.